Dzień dobry wszystkim miłośnikom krewetek. Dzisiaj filmik z mojego małego 8-litrowego krewetkarium, które znajduje się na parapecie. Tak jak powiedziałem, 8 litrów, bardzo mały zbiorniczek, założony, nie wiem, w styczniu, w lutym, coś koło tego. Może najpierw powiem o tym, z czego on się składa, jak ten zbiornik jest prowadzony, a później o jego mieszkańcach. Krewetkarium 8 litrów, podłoże stare, podłoże aktywne, zalane pospolitą kranówką, korzeń, mech, bolbitis, jakieś kawałki mikrozorium, trochę kory od cynamonu. No i to wszystko. Jeżeli chodzi o dekoracje. A, i jeszcze tutaj fragmenty liści i migdałecznika. No i to wszystko, jeżeli idzie o dekoracje. A zobaczcie, jak te dekoracje tutaj fajnie wyglądają. Bolbitis rośnie, tak samo mikrozorium. Mech też niedawno był zredukowany, a już mamy takie piękne kępy tutaj. I wygląda to moim zdaniem znakomicie. Za filtrację tutaj odpowiada filtr AquaL Versa Max Mini. W środku filtra mamy kawałek gąbki. Na wlocie jest też taka bardziej drobna gąbka od filtra Pad Mini. No i to wszystko. Filtr od założenia zbiornika, czyli bodajże przełom stycznia i lutego, nie był czyszczony. I tak sobie do dzisiaj, jak widzicie, pyka. Tam z tyłu mamy taką grzałeczkę, która podgrzewa wodę do 25 stopni. No i to wszystko, jeżeli idzie o technikalia. Tutaj jeszcze wspomnę o lampeczce. Lampeczka 1,5 W firmy Sunsun. Radzi sobie znakomicie w tym zbiorniczku. Cały krewetkarium tak może sprawia wrażenie niedbałego, takiego dzikiego, ale tak ma być. To jest zbiorniczek praktycznie bezobsługowy. Ja tutaj od dłuższego czasu nawet nie podmieniam wody, tylko jej dolewam. Tutaj to, co odparuję, sukcesywnie uzupełniam do pewnego poziomu, też kranową, no i to wszystko ładnie śmiga. Jak ładnie śmiga, to można na załączonym obrazku zobaczyć. Wpuściłem tutaj na przełomie stycznia i do tego, może już w lutym, bo akwarium troszkę musiało postać, a stało tak z 2 tygodnie. Może nie całe nawet. Wpuściłem tutaj krewetki Neocaridina Orange. Kilka większych sztuk, no i kilka mniejszych. Z tych większych sztuk większość padła niestety, a te mniejsze przetrwały i się rozmnożyły. Tutaj mamy już któryś miot krewetek i teraz właśnie im się przyjrzymy. Może uda mi się jakoś wyostrzyć. O, teraz zobaczcie, są mniejsze i większe sztuki. Jest sporo krewetek zajajczonych, no i na pewno za jakiś czas będzie jeszcze więcej młodych niż jest teraz. A kilka dni temu miałem wysyp maluchów i jakieś nowe sztuki tutaj śmigają. Teraz je ładnie widać. Śmiertelność krewetek wydaje mi się jest bardzo, bardzo mała. Tutaj z tego zbiornika, może tak 2 miesiące temu, z 30 sztuk zostało wydanych do innych domów, więc jak widzicie, mnożą się one całkiem zacnie. No i mnożą się do tego stopnia, że muszę szukać im nowego domostwa. Tutaj, o, czy wyostrzę? O, tutaj mamy krewetkę z jajkami. Takich tutaj przyszłych mam jest całkiem sporo. No na pewno z 3 albo i nawet 4, ale 3 myślę na pewno są. No i tak to wygląda. Akwarium, krewetkarium, jak powiedziałem, praktycznie bezobsługowe. Moja ingerencja tutaj ogranicza się tylko i wyłącznie do dolewania wody, które odparuję, no i do karmienia tej całej menażerii.
Oprócz krewetek Neocaridina Orange mamy tutaj jeszcze taką tylomelanię, która w dużym akwarium troszkę mi szkodziła, więc ją dałem tu. O, świderki, które jeżdżą na gapy na tylomelanii. I gdzieś tam jeszcze z tyłu w tym gąszczu są pochowane 3-2 mikrokraby, które też się swego czasu rozmnożyły, ale nic z tych małych niestety nie przetrwało. Więc jeżeli obawiacie się, że sobie nie poradzicie z opieką nad krewetkarium, no to poradzicie sobie. To jest praktycznie bezobsługowy zbiorniczek. Wasze też takie mogą być. No i tutaj za dużo robić nie trzeba. To jest zbiornik, jak widzicie, bardzo, bardzo mały. W takim maluchu zwykle gorzej o utrzymanie stabilnej biologii. Ale tutaj to te moje krewetkarium przeczy tym wszystkim zasadom, o których się mówi. Ono sobie tutaj działa na parapecie, jest w nim pewnie za gorąco, woda jest za ciepła, ale to i to tak w niczym nie szkodzi, bo krewetek jest dużo, przybywa ich. Na bocznych ścianach mamy glony. O, tutaj jeszcze do jednych, jedna czynność pielęgnacyjna, czyszczenie przedniej szyby z glonów. To robię, boczne szybki zostawiam. I tak to wygląda, i tak to tutaj śmiga. Więc każdemu polecam założenie takiego małego, podwodnego kawałka świata. Więc da Wam to na pewno wiele satysfakcji, wiele radochy. Pozdrawiam serdecznie, no i trzymajcie się.